Cześć, witam. Kolejny odcinek z Papa z Pizzeria 4, podsumowanie serii. Odcinek 24. Tak, no odcinek 24, ponieważ to jest parzysty numerek, to wybieraliście na ankiecie, nie? Najpierw ja wam wybrałem kogoś do ankiety, tak, na kartach 5 osób. Potem wy wybraliście z tych 5 osób jedną osobę, która w tym odcinku, czyli właśnie Olga, będzie miała swoje podsumowanie. 24 osoby już, tak, już mam zrobione. Teraz tylko tą 24 osobę wam zaprezentuję. I pizzę, nie? I medaliki. Dobra. No, Olga, nie? Olga lubi kiełbaski, pieczarki i cebulki. Jak cebulki? Jak cebulki? To są papryczki. Widać, że jest jakiś błąd w tym. W tym. W tym, co ja tu mam, nie? A ja te newsy też zebrałem z gry, więc to w grze chyba musi być coś źle zapisane. W każdym razie są kiełbaski, są pieczarki i są papryczki, a nie cebule. Jest 6, 4 i 2, czyli łącznie 12. Kroimy na 4, a w piecu 45 sekund. No to jest akurat pizza, która najdłużej się w piecu robi, nie? Tylko dwie pizze są dłuższe niż 30 sekund, nie? Olga właśnie zamawia tą drugą pizzę, która się robi... A nie, trzy są. Trzy są pizze, które się robią dłużej niż, 30 sekund. I taką pizzę ma właśnie Olga, Mindy i Little EDR. Reszta jak pizzę ma swoje, to zamawia krócej pieczony. 30 sekund i mniej. Okay. Więc pizza Olgi tak się prezentuje. Olga po raz pierwszy u nas była w dniu 29. Zobaczmy, jak się... Myślałem, że jest coś za cicho, ale nie. Mam nadzieję, że wysłyszycie wszystkie dźwięki. Możecie napisać, czy słyszycie wszystko, czy coś wam... Za cicho gra. No tak jak każdy, nie, kiedy jest pierwszy raz, to jest przy pod pierwszym zamówieniem. Czyli zamawia jako pierwszy. Jak tam wyniki? Patrzcie, wszystko na setkę pod czekaniem. Jakby się tak czekanie udało na setkę, to mielibyśmy perfekcyjną pizzę u Olgi. Ale się nie udało. Przynajmniej nie tego dnia. Olga brązowy medal zdobyła w dniu 34. 5 dni po przyjściu. Czyli od 29 dnia do 34 raz jej nie było. Nie? 29, 30, 31, 32, 33. No musiało jej któregoś dnia nie być. Albo się jakiegoś fejla załapało. Olga tego dnia była która? Nie czwarta, dziewiąta. Dziewiąta była. No i zanim ona dostała pizzę, to wyszły wszystkie. No i tego dnia piąta pizza była spóźniona. Znowu wyszło top i bake na setkę, no kroienie tam nie wyszło i czekanie też nie wyszło. Okej, to był brązowy medal, teraz medalik srebrny.
sreberką naszej ulgi weszło dniu 60. I zobaczcie, jaki przeskok. 34 dnia do 60, jaki przeskok? Było 30 dni. Gdzie 26, nie? Jeszcze tam wam pokazywałem listę klientów. Ona była druga tego dnia, Olga. W 60. I tutaj nie wyszło za bajk, więc takie mieliśmy szczęście. Dobra. Były dwie setki wyszły, ale nie za bajk. Można tam można wziąć odcinek, obejrzeć i zobaczyć, dlaczego bajk nie wyszło na 100%. Złoto Olgi w dniu 85. No i tutaj już jest mniejsza odległość niż pomiędzy 60 a 34 dniem. Tylko 15 dni minęło po zdobyciu u niej srebra. 85 dzień i tego dnia była piąta i zdobywamy u niej złotko. No, wszystkie pizze zostały przyjęte i dopiero wtedy jej pizza została przeze mnie przygotowana. Okej. Przejdźmy dalej. Olga i ostatnie jej zamówienie, ogólnie 25 zamówień od nas dostała. W dniu 126 była pora zostaw. Pora zostaw. Jako dziewiąta ponownie. No i 5 gwiazdek jeszcze jej zdążyliśmy nabić. Po zdobyciu złotego medala jeszcze zdążyliśmy jej nabić 20 gwiazdek. Czyli raczej nie było żadnego faila u niej. Skoro jest równe combo gwiazdek w jej ostatnim zamówieniu. 25 się dzieli przez 5, nie? Aha. O, i zanim Olga dostała, te wszystkie pizze wyszły. Ona dostała na końcu, no bo jej pizza się musiała wygrzać. Aż 45 sekund. Czyli nigdy nie zwróciłem uwagi tak, czy faktycznie ten czas, jaki jest poświęcony na podgrzanie tych pizz, przekłada się nam na zegarek. Nigdy tego nie sprawdziłem. Olga, w dniu 29 pierwszy raz, w dniu 34 brązowy medal, w dniu 60 srebrny medal, w dniu 85 dzień zdobycia złotego medala to jest, dzień ostatniego zamówienia, dzień 126. Dzień 126 to jest jeden z tych dni, gdzie najwcześniej pożegnaliśmy jakiegoś klienta. A jest jeszcze jeden klient, którego jeszcze wcześniej pożegnaliśmy. Jak do niego dojdziemy, no to wam powiem, że to jest ten klient, który najwcześniej został przez nas pożegnany. Dobra. Pizza. 6 kiełbasek na całej pizzy, bez ćwiartki w lewym górnym rogu. Nie? Tutaj 4 pieczarki w lewym dolnym rogu pizzy. To samo z zielonymi papryczkami, 2 i też w lewym dolnym rogu. 4 kawałki przy krojeniu, 45 sekund w piecu i 25 zamówień dostała Olga. Czas wam przedstawić, kto będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku jest klient, którego ponownie wybrał kartę. 25 klient taki. Ilu wcześniej? 3. Na kartach wybierany był. W zasadzie teraz dokończamy to, żeby w każdej kategorii było po 6 wybranych już klientów, nie? Więc ja teraz jest już na kartach wybrany 4. Jeszcze na kartach wybierzemy 2. W połączeniu z kartami i ankietą, nie?
tej kategorii wybierzemy jeszcze, no, też trzech tu i trzech tu. Z czego, no, tu już na kartach jeden jest wybrany, więc to jest 2 do 3, tak? Dwóch klientów na kartach i trzech klientów wy wybierzecie w ankiecie, po tym jak ja wam wybiorę ich w ankiecie. Co to jeszcze nam zostało? Żeby uzupełnić, jak uzupełnimy, to przejdziemy na Suszyrię. Hugo mi się trafił na kartach. 25 klienta. To z nim będziemy się bawić na następnym odcinku. Więc teraz ja wam mogę zrobić ankietę. Wysłać ją i będziecie wybierać klienta już 26. A Hugo poczeka. Jego odcinek poczeka, aż wybierzecie 26 klienta. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!